Siemano ludziska, witam wszystkich serdecznie, zarówno i na czacie, jak i tych, którzy być może oglądają to na YouTubie. Oh yeah. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w wersji 0.23. Już nie powinna być ona dla was zbytnio tajemnicą, mam nadzieję. Włączmy nasz profil kariery. I aktualnie sprawy wyglądają następująco. Minęło tam kilkanaście godzin od premiery wersji 0.23. Pojawiły się już pierwsze mody, w tym na przykład mod na chmury, który już możecie teraz zobaczyć. Research and Development, nie, tak, tutaj. Mam też mod, na co ja mam jeszcze mody? Mam mod na wejście w atmosferę. Muszę sobie odblokować części właśnie od wejścia do atmosfery, żeby się nie porozbijać. A raczej nie powybuchać, może tak bardziej. Dodatkowo wgrałem nową wersję Fire Spittera, dzięki czemu będziemy mieć części do lotów w atmosferze. I może zbudujemy sobie jakiś prędzej czy później fajny samolot. Szczególnie, że dodali, że twórca w nowej wersji Fire Spittera dodał części na dwupłatowce. Dwupłatowce teraz bardzo fajnie można zbudować. Może bardzo fajne dwupłatowce zbudować, może tak bardziej powinienem powiedzieć. Czy pamiętasz nazwę moda na chmury? Visual Enhancement. Jakoś tak on się nazywał. Pawiksie, po prostu wejdź sobie na forum Kerbale i tam wszystko będzie. Na tym dziale Addons. Addons. I tak aktualnie wygląda Kerbin. Czy nie wygląda cudownie? Czy to nie wygląda cudownie? A, piękność, po prostu te chmury są cudowne. Szczególnie, że wgrałem ładniejsze chmury, bo te domyślne chmury są fajne, ale nie są szałowe. Nie są szałowe, teraz te chmury są ładniejsze, które tutaj teraz mamy. O wiele ładniejsze. O wiele, wiele, wiele ładniejsze. Może wyłączę frapsa, żeby nie pokazywało ile jest FPS-ów, bo wam pewno tutaj na streamie ludzie nie widzą tego, ale ludzie, którzy oglądają to na tubie, bo to nagrywam Avermedion, to na przechwytuję cały obraz, nie tylko obraz z gry, więc pewno to widzą. I co możemy tu zrobić? Mieliśmy już jakąś misję, pamiętam. Misję pierwszą. Ku przestworzą, tak mi się wydaje. Ku przestworzą. To powinno być on czy om? Przypamiętam nawet. Może już się robi gimbus dosłownie. Co mnie robi się ze mnie gimbus, dosłownie. Jakie my tu części mamy? O, mamy też, jakby ktoś nie wiedział, mamy też far. Far już też jest dostępny na wersję 0.23. Bardzo przydatna rzecz, znaczy przydatna. Jak my możemy go wyłączyć? A, tu jest taka... Tu jest takie coś, tylko jakbym chciał to przesunąć, to... Nie mogę tego przesunąć. Okej, okay, ale czemu nie mogę tego przesunąć? Unlock position. A, bo to jest teraz mamy dostęp. Ale faza. Activate auto hide. W sensie jak działa auto hide? Ja nie rozumiem tego. Ale możemy. O, właśnie. Wolałbym, żeby to było gdzieś tutaj. I ta pozycja tutaj mi jak najbardziej pasuje. Przestworzą. Czyli popełniłem ogólnie gafę. To wszystko się ten, to jest wszystko zaplanowane, żeby nie było. Wszystko jest zaplanowane, dobra, misja druga. Nie wiem jeszcze co w tej misji będziemy robić, ale jest to misja druga. Tak, moskit wytnie, dokładnie. Dokładnie wytnę. Dobra, jako że mamy już teraz wgrany mod na... Na spalanie się w atmosferze, to trzeba już teraz z głową planować to, co chcemy osiągnąć. Czemu nowa kampania? Bo mamy wersję 0.23 i aktualnie prowadzimy oficjalną, że tak to można nazwać, serię na tubę w tym momencie, więc wszystko robimy sobie spokojnie od nowa. Tylko teraz tak, tutaj trzeba dać Heat Shield, czyli osłonę termiczną. Okej, okay, osłona termiczna jest. Damy tak. No i chwila, albo inaczej. Damy tutaj decoupler. Nie, ten jest za duży. Ten decoupler. O, piknie. Tu bym...
Mamy ogólnie heat shield, czyli ta osłona termiczna działa trochę jak decaper, więc jak ją tutaj teraz odpalimy, to ona nam rozłączy dolną część od górnej części. Czy mam kerbale normalnie, czy na Steamie? Na Steamie mam. Mam kerbale na Steamie. Więc tak, na pewno nie pogardzimy bateriami. Oj, uwierzcie mi, że zdecydowanie bateriami nie pogardzimy. To jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, póki nie mamy paneli słonecznych. A na razie nie mamy jeszcze paneli słonecznych, co jest smutne, ale jednak prawdziwe. No i nie będzie spamowania nauką, jako że... Nie będzie spamowania nauką, jako że zostało to w nowej wersji Kerbali ograniczone. To musimy więcej tych pojemników sobie tutaj wrzucić. Tylko nie wiem, czy Kerbal nam teraz by mógł wyjść. To jest dobre pytanie. Jeszcze trzeba zamontować moduł naukowy. O. Tylko zaraz, czy gdzieś tu jest? Zaraz, czy... Teraz podstawowe pytanie. Tutaj chyba jest osłona termiczna, wydaje mi się. Tak, jest osłona termiczna na module naukowym. Więc teraz musimy gdzieś jeszcze zamontować dodatkowe spadochrony. O, tu dwa spadochrony idealnie się powinny zmieścić. Powinny. Ale się nie mieszczą. No, spadochronki. Montować się. Może z tej strony coś nie chce wejść. Cholera je tam wie. O! Dobra, mogą być w sumie tak, podejrzewam. Na module z nauką. Nie, tutaj lepiej... Im wyżej są spadochrony, tym lepiej. Mody na komunikacji satelitarnej... komunikację satelitarną jeszcze nie mam, bo jeszcze ich nie ma. Tego moda nie ma, znaczy się. Jeszcze nie jest dostępny. Więc go jeszcze po prostu nie mam. Ale mam mod na aerodynamikę i na resztę innych fajnych rzeczy, więc ogólnie można uznać, że to jest dobre miejsce właśnie tego typu początek. Zamontujmy może owiewkę. To jest bardzo fajny też mod na owiewki, dzięki czemu jako, że mamy mod na aerodynamikę, w miarę sensownie, realistycznie działającą aerodynamikę, trzeba pomyśleć, żeby to było jak najbardziej aerodynamicznie. Aerodynamicznie poprawne, może tak bardziej powinienem powiedzieć. I tak właśnie będzie. Czyli takie mam nadzieję, tylko zaraz... Co to mi się tu zrobiło? Gdzieś mam tutaj... Zaraz, tu jest jedno, tu jest drugo... A co to jest to za spadochron? Gdzie tu spadochron musi być na zewnątrz odłączony? Czy jest lepsza optymalizacja? Wydaje mi się, że jest. Na razie działa mi ogólnie Kerbale z tym wszystkim, co mam zainstalowane. W tym momencie, jak sami widzicie, działa ok. Zobaczymy, jak będzie później. Tego nie wiem. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, więc po prostu nie wiem, jak będzie później. I tu jeszcze rozłączenie trzeba oddać. Czy tu jest rozłączenie? Nie, jest. Dobra. Luzik, rozłączenie jest. Orbita musi się zgadzać. Ogólnie misja na orbitę teraz będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, i teraz trzeba zaplanować dół, dolny człon, żeby to wszystko jakoś wyniosło nas w przestworza. I co się dowiedziałem, to możemy porównywać sobie teraz te części, nie tylko tutaj te podstawowe dane, ale też te bardziej zaawansowane, które pojawiają się, gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy. Bardzo też przydatna rzecz. Dobra, zamontujemy po środku ten silnik z wektorowaniem ciągu, a na bokach zamontujemy silniki bez wektorowania ciągiem. To wydaje mi się najsensowniejszą opcją. O, pięknie. Dobra.
Tylko będziemy musieli zaraz podjąć decyzję, czy wszystkie silniki naraz mają się odpalić, czy też nie naraz. No i nie mamy też taśmy, co może być problemem, ale mamy chyba wgranego moda na mocniejsze łączenia między częściami. Zrób szparaga. Nie zrobię szparaga, bo nie mam jeszcze do tego części bardzo przydatnej, a mianowicie przewodu paliwowego. Wiem, że szparaga nie zrobię, jestem tego świadom, że nie zrobię szparaga. Nie musicie mi o tym mówić. Jestem w 100% tego świadom. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, ale chyba nie. Ciekawe, czym się ogólnie te dwie anteny różnią? Ta antena, o dziwo, pobiera więcej energii na każdy wysłany pakiet. Ale ma, o dziwo, niższą przepustowość. Nie rozumiem, czy one się różnią. Antena trochę dziwnie zamontowana. Nie, no dobrze jest. Teraz w ogóle jest krzywo. No montuj się. Dobra, zamontowany. I ole mnie pamięć nie myli. Wygrałem sobie Kerbal Engineer Redux, czy jakoś tak, ale nie widzę niestety części. Dzięki którym byśmy mogli zrobić pomiar. Zaraz, sprawdźmy do Centrum Rozwojowego. Czy mi się udaje, czy jakieś części nie dostałem? Czy dopiero będę mógł je odblokować kiedyś tam? Części do pomiaru naszych... naszej mocy. O dziwo jej nie mam. Nie mam tych części. Nie wiem, czy może tego, że mam save'a nowego? Save'a, na którego wgrałem ogólnie... czystego save'a z Kerbalu, na którego wgrałem mody? Nie wiem. To powinna znajdować się informacja... z częściami odnośnie Kerbal Engineer. No ale nie mam. Ktoś tam napisał, że lepiej gdyby rakiety znajdowały się niżej. No teoretycznie to jest nawet dobry pomysł. Wydaje mi się, że to jest nawet bardzo dobry pomysł, żeby tutaj rakiety były zamontowane niżej. Zgodzę się, że to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że cała konstrukcja wytrzyma. I... no wytrzyma, no co tu dużo mówić. Moglibyśmy jeszcze lotki zamontować. Czy mamy lotki? Jakie mamy? Niestety dużego wyboru lotek nie mamy. SAS-ów też nie mamy, w sensie tych możliwości kontrolowania lotem, więc mam nadzieję, że cała konstrukcja utrzyma się na torze. Nazwij, niech to się nazywa misja 2 czopkowa. Dobra, sprawdźmy fazy, ale fazy chyba są ok. No cóż, nie pozostaje nam w tym momencie nic innego. Wiecie co? Wiem, że troszeczkę przesadzam. Albo nie, no bateria, baterii chyba nam stychnie. Wydaje mi się. Gdzie jest rozłączenie tych części? Tutaj, to je dajmy trochę wyżej. Dobra, lećmy. W ogóle kto leci? Moskit leci. Mam wgranych kerbowizów i akurat mnie teraz dorzuciło jako tę osobę do pilotowania. No to ci ciekawostka. Czyli, no cóż, poświęcam siebie jako pierwszego. Spróbujmy może, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy oblecieć Księżyc. Co wy na to? Co na to, że może niekoniecznie lądować, bo raczej tyle paliwa nie będziemy mieli. Zresztą to nie ma sensu lądować na Księżycu. Ale polecieć do niego, w sensie wokół niego, to już może być całkiem dobry pomysł. Boże, jakie te chmury są ładne. Ja pierdykam. To jest cudowne. To jest jeden z ważniejszych i lepszych modów, jakie można do KSP zainstalować. Po prostu cudo. Dobra. Więc, moi drodzy, 3. Mogę to włączyć. Aha, dobra. Tak, mogę włączać i wyłączać. Dobra. Czemu nie mam kontroli nad statkiem? Aha, bo jest przyspieszenie czasu, więc 3, 2, 1, zapłon. Lecimy. Ej, nawet mocy mamy. Ja widzę, że ten silnik nam się chyba jednak przyda.
chociażby do kontrolowania lotu. Nawet nie dużo tego, tej mocy, ale nam się na pewno może przydać do kontrolowania lotu. Bez tego nie będzie praktycznie jak kierować lotem. Oj, oj, zbaczamy z kursu. Oj, skręcamy, może ja nie chcę, żeby to coś skręcało. Więc jest niedobrze. No, panie... Panie, nie chcę skręcać, nie. Nie. Kurde, felas. Dobra, odzyskujemy trochę kontroli. Mówię, przydałyby się lotki. Lepsiejsze, przydałyby się, oj, przydałyby się. Podejrzewam, że chyba... Że chyba księżyc niekoniecznie będzie w naszym zasięgu w tym momencie. Z prostego powodu mamy... W tym momencie będziemy mieć bardzo złą orbitę, żeby lecieć na księżyc. Spokojnie, jak na razie jeszcze nic złego się nie stało. Więc nie ma... O kuźwa. Houston, mamy problem. Syf. Houston, mamy problem. Dobra. Ta misja jest już ewidentnie skazana niekoniecznie na powodzenie. Po prostu zobaczmy, czy możemy jakieś badania zrobić. Jeżeli nie, to tak czy siak wracamy. Powiem wam tyle, tak czy siak po prostu wracamy. Tu już niczego nie ma, a pan Kerbal może jakieś badania zrobić? Nie. Panie Kerbal, wracaj pan. To teraz tak, pozbądźmy się tego. Tego się pozbądźmy. O właśnie. Osłony termicznej. I po prostu wróćmy z powrotem. I o nic nie zahaczmy może. To może być całkiem dobry pomysł. No jak na razie nas tylko ten spadochron hamuje. To w zupełności wystarczy. Daj lotki boczne na rakiety. Elemental, ale problem nie jest w lotkach bocznych na rakietach. Nie, nie. Problem jest... Z utrzymaniem równowagi całej konstrukcji. W tym jest największy problem. W tym momencie. Dobra. Bezpieczne będzie. Widzę, jest wszystko ok. Na wodzie zamierzam zrobić badania. Jak najbardziej jest to w zasięgu moich zainteresowań. Na wodzie chyba jeszcze badań nie robiliśmy. Może mi się wydawać. Ale chyba jeszcze badań nie robiliśmy na wodzie. O, tu widzę, tu nic ciekawego nie ma, ale na samej wodzie jeszcze nie lądowaliśmy. Boże, elementy, ale rozumiem, że to jest bez sensu. Mam inny plan. Prawdopodobnie przy dobrych wiatrach będziemy mogli... Czemu Grasslands? Przecież nie jestem na Grasslands. Lol, WTF. Przecież nie jestem na Grasslands. Przecież jestem w wodzie. Panie, ja jestem w wodzie. Nie jestem na terenach zielonych, tylko jestem do jasnej cholery w wodzie. Mój ty Boże. Co ta gra sobie myśli? Chwila, możemy jeszcze tu się obrócić? Niestety nie możemy, co jest smutne. No trudno. Może będziemy mogli odkryć w tym momencie sobie skrzydełka lepsze. Gra cię oszukuje, no ewidentnie. 65 nauki, do tego jeszcze Kerbala odzyskajmy. Dokładnie Moskita. 80 nauki. Chyba będziemy mogli lepsze lotki sobie odblokować. O, dobra, teraz tak. Crew report. Robiłem już crew report? Robiłem. Ale badania naszym modułem naukowym jeszcze nie robiłem. 7,5 nauki. Mysterygu pewno już robiłem, zdając życie. Ale coś tam zawsze jeszcze wpadnie. Wyjdźmy Kerbalem. Próbki pobierzmy. Odzyskajmy i powinniśmy chyba mieć już 90 nauki, czyli prawdopodobnie na dwie technologie będzie nas stać. Albo i nie, zaraz zobaczymy, zaraz się okaże.
Na co nas będzie stać? Recover. 90 nauki. I z tego co pamiętam, aktualny poziom technologiczny to jest 45 nauki za każde. Tak, 45, 45, 45. Więc teraz tak, to nam się bardzo przyda. Te lotki nam się szalenie przydadzą. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. I teraz tutaj mamy tak. Tu mamy taśmę, trzymadełka, decouplery i ground pylon. To jest z kasu. To jeszcze to zdążymy obadać. A tu z kolei mamy lepsze zbiorniki, ale te lepsze zbiorniki jeszcze niekoniecznie nam się muszą przydać, więc ja bym zainwestował w to. Dzięki czemu będziemy mieć dostęp do kilku naprawdę przydatnych rzeczy. I teraz nasza misja druga w końcu będzie pomyślna.